Cześć kochani, witajcie, z tej strony Kawiórka. Więc dzisiaj na początku filmu pokażę Wam, jak wygląda na ten czas West Bromwich, a później pojedziemy do samego centrum Birmingham i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Nie byłam tam, żeby Was nie skłamać, około pół roku albo i dłużej. Tematy, które bym chciała poruszyć w tym filmie, to po pierwsze ludzie, którzy naprawdę mają wszystko gdzieś i śmiecą tymi rękawiczkami, maseczkami i wszystkim innym, bo oczywiście brakuje rąk do sprzątania i śmieci walają się po całym Birmingham. A drugi temat jest trochę ciężki, ponieważ oczywiście każdy ma swoje zdanie na temat wirusa, czy w ogóle ten wirus istnieje, czy też nie istnieje, co robić, jak robić. Ja robię filmy, gdzie pokazuję Wam, jak sytuacja wygląda i zawsze na końcu filmu doradzam zostać w domu, ponieważ tak mamy nakazane odgórnie, tak wszyscy mają nakazane odgórnie, żeby zostać w domu. Niektórym się to bardzo nie podoba, niektórym wręcz przeciwnie, bardzo się nie podoba to, że w ogóle ktoś wychodzi na dwór, więc zaraz o tym wszystkim pogadamy i usłyszycie moje zdanie na ten temat. Właśnie zauważyłam, że troszeczkę za daleko pojechaliśmy, bo jesteśmy teraz w centrum Birmingham, więc może cofnijmy się do West Bromu i pokażę Wam na początku, jak to wszystko wygląda tam. Jak zwykle mało samochodów, ale teraz jeszcze dużo policji się kręci i z tego co wiem, to sprawdzają tam co jakiś samochód, co któryś samochód. Pytają się ludzi, gdzie idą, co, jak i w ogóle, czy idą tylko po zakupy, czy może na jakieś meetingi, spotkania. Zobaczcie, jak pusto. Powiem tak, na ten czas, co nagrywałam ten film, naprawdę było bardzo mało ludzi, tak jak widzicie, była jedna rodzina, jakiś pan przeszedł i to wszystko. Miasto świeciło pustkami, miasto widmo. Jeśli chodzi o rękawiczki i maseczki, sama widziałam, jak ludzie je zdejmują w taki sposób, żeby się nie zarazić. Po prostu wyrzucają je na sam środek ulicy, czy na sam środek chodnika i nic ich nie obchodzi. No ludzie, słuchajcie, tak się nie robi. Macie śmieci po to, żeby wyrzucać te rękawiczki do śmieci. Sama nosiłam rękawiczki i maseczkę przez jakiś czas i nigdy bym tak nie zrobiła. Chociaż powiem teraz, troszeczkę wszystko wraca do normy. Już śmieci są sprzątane, z tego co widziałam, więc nie jest tak naśmiecone, jak zaraz Wam pokażę klip z mojego wcześniejszego filmu Tragedia. Tutaj macie kolejki. Chcieliśmy iść do Tesco na zakupy, ale zrezygnowaliśmy, jak zobaczyliśmy tą kolejkę, no bo przecież social distancing. Powinniśmy stać od siebie 2 metry, nie zbierać się w miejscach, gdzie nie jest więcej niż parę osób, a tutaj to po prostu była tragedia. Full ludzi. Oczywiście sklepy pozamykane, wszystko pozamykane, pustki. Tak jak widzicie, można śmiało tu wjechać samochodem. Oczywiście to jest zabronione, proszę tego nie robić. Tak się zastanawiam, co się dzieje z bezdomnymi. O wiele mniejszą grupę bezdomnych widzę teraz. Wydaje mi się, że na czas kwarantanny dostali jakieś lokum, gdzie mogą się przespać i być może coś zjeść. Moim zdaniem to powinno być cały czas aktywne, żeby tacy ludzie, którzy nie mają gdzie pójść, nie mają domu, po prostu mieli gdzie się przespać, bo to jest przykre, jak często wchodzimy do sklepu i pod sklepem widzimy panią albo pana leżącego, proszącego o pieniądze. Ale tą historię zostawię na inny czas, bo to też do końca tak nie jest. Głębiłam się całkiem w tę sprawę i wyszły inne fakty, ale to jest na całkiem inny film. Tak jak widzicie, są pustki, w ogóle nie ma ludzi. Jest tylko Tesco otwarte i Poundland na ten czas. Musimy jeszcze iść do innych sklepów tam dalej. No, żeby zrobić takie konkretniejsze zakupy, no i wtedy już nie będziemy wychodzić przez parę dni. Bo tak robimy właśnie co tydzień zakupy, żeby niepotrzebnie nie latać, nie? Tak jak widzieliście w moich filmach poprzednich, West Bromwich się w ogóle nie zmienił, jeśli chodzi o shopping center. Jest bardzo mało ludzi, co jest dobre, bo koronawirus nie będzie się rozprzestrzeniała dalej i mam nadzieję, że wszyscy w końcu wyzdrowieją. Chociaż tak szczerze powiedziawszy, nikt do końca nie wie, czy mamy wyzdrowieć, czy jednak wszyscy będą zarażeni, bo to jest trochę niemożliwe, żeby odseparować tych chorych ludzi i nie pozarażać nowych ludzi. Ale dobra, to już są jakieś moje domysły, w które nie chcę wchodzić głębiej. Tak się zastanawiam, czy te sklepy, które będą potrzebne, są otwarte.
Tak, chyba są otwarte, dobra. Trzeba szybko iść po środki czystości, różne inne rzeczy. Więc robiliśmy zakupy jedzeniowe. Jeszcze nie wszystkie, jeszcze musimy coś kupić. To jest cały czas ten sam dzień, a tak jak widzicie, nagle słońce wyszło. Tu w Anglii tak po prostu jest, że raz jest brzydko i pada, za minutę jest pięknie i słonecznie, więc nie zwracajcie na to uwagi, bo film jest z tego samego dnia. Tutaj macie polski sklep, jak widzicie, jest bardzo dobrze zaopatrzony, ponieważ tydzień temu była sytuacja w sklepach, we wszystkich sklepach, gdzie brakowało produktów i po prostu zaopatrzyli się aż po sam sufit z mięsem i z innymi produktami. No i dobra, teraz wracamy do centrum Birmingham. Jak widzicie, można to miasto teraz porównać do wymarłego. Póki co jesteśmy na głównych drogach, raczej ludzie tam nie chodzą, chociaż czasami się zdarzy. Trochę samochodów jeździ, domyślam się, że ludzie jeżdżą do pracy i z pracy. Budowy działają tak, jak działały wcześniej, czyli budowlańcy pracują bardzo ciężko. Parę dróg było pozamykane z różnych powodów, nie wiem jakich. Widocznie imprezy, które miały się odbywać w tych miejscach, były zamknięte i dlatego pozamykali drogi do tych wielkich hal, gdzie zazwyczaj odbywają się imprezy. No i tak jak widzicie, nic się nie dzieje. Czasami jakiś autobus przejedzie i to wszystko. I ten drugi temat, który chciałam poruszyć. Któryś z moich ostatnich filmów został bardzo skrytykowany. Może nie sam film, ale fakt, którym powiedziałam z mamą, żebyśmy starali się zostać w domu i nie wychodzili bez potrzeby. I chyba kogoś zabolało to, że powiedziałam o ludziach, którzy sobie robią grille w parkach i spotykają się z dalszymi rodzinami albo znajomymi. No słuchajcie, tak się nie robi. Każdy z nas powinien zostać w domu. Można sobie wyjść na przysłowiowy spacer czy jogging raz dziennie, trzymać się w miarę z dala od ludzi i po 20-30 minutach po prostu wrócić do domu. Bo każdy z nas potrzebuje świeżego powietrza, każdy z nas potrzebuje wyjść na chwilę z domu. Nie będziemy siedzieć jak zamknięci w klatkach. Rozumiem, że każdy potrzebuje tego i że idzie zwariować, jak się siedzi cały czas w domu. Mam takie same odczucia jak i wy. Też jestem człowiekiem. Ale nie spotykam się z moimi znajomymi, ponieważ wiem, że to jest niebezpieczne dla innych ludzi i dla samej mnie. Tak jak wiecie, mam stwierdzoną astmę. Mój stan na razie jest poprawny, biorę inhalatory. Tak jak oddychałam wcześniej, myślałam, że to jest normalne, a ja po prostu się męczyłam, oddychałam do połowy, dlatego wiecznie zmęczona chodziłam, ospała, nie miałam energii i nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu przez tyle lat oddychałam coraz ciężej, coraz gorzej. W końcu jak lekarz mi przepisał te inhalatory i stwierdzili tą astmę, czuję się wspaniale, mogę oddychać całymi płucami. Wspaniałe uczucie, czuję się tak jak wy wszyscy. Mam naprawdę dużo energii, ale nie zbaczając z tematu, rozumiem, że się boicie z jednej strony, żeby nie wychodzić i jest taka panika, że po prostu ludzie potrafią się zamknąć w domu i nie wychodzić przez miesiąc. Tego też nie róbcie. Wyjdźcie sobie na świeże powietrze, tak jak mamy to dozwolone w Anglii, raz dziennie na jakiś trening, żeby się przejść, żeby rozruszać kości, przewietrzyć. Ale też nie spotykajcie się z znajomymi, nie wychodźcie 5 razy dziennie do parku albo do sklepu, bo musicie, bo chcecie, bo to, bo tamto. Po prostu trzeba mieć ten zdrowy umiar i jest pełno ludzi, co się czepiają, że czemu wychodzisz, czemu mówisz ludziom, żeby nie wychodzili. Ten wirus to w ogóle jakaś ściema, oni specjalnie chcą nas przytrzymać w domu. Słuchajcie, ja mam swoją opinię na ten temat, której wam na razie nie zdradzę, ponieważ przewertowałam połowę internetu na ten temat. Jest bardzo dużo teorii spiskowych, które też mnie interesują w jakiś tam sposób, ale jakbym miała to wszystko wam powiedzieć, to po prostu głowy by wam wybuchły, tak jak mi w tym momencie, gdy usłyszałam o tym wszystkim, co się tak naprawdę dzieje, co w sumie nie wiadomo, czy jest prawdą, bo to wszystko to teorie spiskowe, a jest tego mnóstwo na różne tematy, słuchajcie. Więc też trzeba to wszystko czytać i brać z dystansem. W każdym bądź razie trzeba mieć ten balans, czyli można wyjść na zakupy, można wyjść na trening raz dziennie i to wszystko. Ale tak jak mówię, każdy ma na ten temat swoje zdanie i tak czy siak spotkam się z krytyką, jak nie z tej strony, to z drugiej albo i z obydwu. Ale spoko, przyjmuję to na klatę, w końcu po to robię dla was filmy, żebyście mogli wyrazić swoje zdanie, nawet jakby to miało być najgorsze zdanie na świecie. Wciąż chcę usłyszeć, co macie do powiedzenia i co wy o tym myślicie. Dobra kochani, mam nadzieję, że film wam się podobał i do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się bezpiecznie, pamiętajcie, nie wychodźcie bez większego powodu. No i pa, na razie!